Witam. Przygotowujemy się do wyjazdu z trolem, ale przed wyjazdem, w sumie przed wyjazdem, czekam na olej. Jeszcze mi olej nie przyszedł i tak kurczę, postanowiłem jeszcze zrobić tutaj coś przy traktorze. Tu przychodzą takie tulejki, to jest drążek kierowniczy. Tu przychodzą takie tulejki z takim amortyzatorem i te amortyzatory, o, widzicie, porozwalało mi je i po prostu postanowiłem, że je wymienię jeszcze przed wyjazdem. Ta kierownica gdzieś tam cała tak latała, także kupiłem nowe te tulejki, nowe te amortyzatory, że przy okazji założę sobie to. Tak się zastanawiam właśnie, czy mam tutaj, czy ten krzyżak też wymieniać, bo no praktycznie no minimalny luz tu jest, minimalny. No mam wprawdzie nowy, a ten nie ma nic luzu, nie? No ale jak nowy. Nie wiem, czy wymieniać, czy nie wymieniać, właśnie biję się z myślami, ale chyba go wymienię, jest nowy, to jest. Ten sobie gdzieś tam będzie leżał, w razie jakiejś faktycznie draki, to będzie można tego. Także to sobie wymienia, rozbija mi zawsze kurczę ten amortyzator taki. Tak sobie wymyśliłem teraz, że podłożę tutaj podkładkę metalową, no bo tak to przychodzi, to jest tak. I ten krzyżak bezpośrednio przychodzi na to. A jak dam tą podkładkę metalową, to wszystko leci. To już to będzie takie lepsze. Także dobra, działam, a potem wyjeżdżamy. A czy nie tak potem, no. Jak to zrobię, to wyjeżdżamy trolem na próbę kopania. Dobra, działamy, zapraszam na relację. No to tam na spodzie poskręcane, tutaj tulejki ładnie siadły. Ciekawe jak to z tą podkładką blaszaną wyjdzie, czy to za egzamin i nie będzie teraz rozwalało tych. Tych tulejek, tych amortyzatorów, bo to właściwie tulejki są dobre, tylko te amortyzatory tak wybiło. No, jest to założone, zero luzu, o, ładnie kurde, już wam tu pokażę jak to, o, z tą metalową podkładką, czy to będzie widać. I ten krzyżak już widzicie nie dociska bezpośrednio na tą tuleję, tylko to jest tak przez podkładkę, podkładka jest szeroka. Ten nacisk jest taki łagodniejszy. Dobra, to tu to mamy zrobione. Olej nie dotarł. Pojadę chyba zesiec trawę. Także do zobaczenia na polu.
Polska w lesie, co dwojaki jojka niesie. Jedno bure, drugie szare, z okopiańskie dziwki stare. Jedno bure, drugie szare, z okopiańskie dziwki stare. Mają gęby słodziusinki. Poruninie młode syćkie mają gęby słodziusinki. Jak se jedno pocałował, przy roskich się oblizował. Jak widzieliście, dron zaliczył kolizję. Złamane ramię, a w zasadzie zawias ramienia. Uleciało to. Także nie darzy się dzisiaj. Raz, że kurczę, olej nie przyszedł. Troll miał dzisiaj wyjechać na próbę. Nie wyjechał. No to pojechałem do trawy. No i co? I stało się. No trudno. Zawias zamówiony. Mam nadzieję, że olej dotrze. I za tydzień zrobimy relację w końcu z pracy tego trolla. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego. Hej!